Planem było uruchomienie kursów autobusów do miejscowości, takie jak Słupeczno, gdzie ludzie nie mają dostępu w chwili obecnej do komunikacji. Mają problemy, zwłaszcza osoby starsze, z dojazdem do apteki, do lekarza czy do sklepów. Poza tym dowozimy dzieci do gimnazjum, dowozimy dzieci do szkół. Zależało pani wójt na punktach, bo to od tego właśnie, od tej punktacji zależała ta droga. Tutaj przejścia to właściwie są niepotrzebne, ale droga jednak potrzebna, jakby nie było, bo do tej pory była po prostu jedna wielka dziura. Pojazdów wiadomo, za dużo nie jeździ to drogo, no ale na jedną sprawę to te spowalniacze to są dobre, z tego względu, że wolniej ludzie jeżdżą. Nie mnie to oceniać, czy jest to dobre miejsce. Inwestycja powstała jeszcze za poprzedniej kadencji i ja uważam, że ważne, że droga powstała, ponieważ ludzie z tej drogi korzystają, to jest najważniejsze, a przejścia powstały też dlatego, że takie były wytyczne kryteria naboru, po prostu było to dodatkowo punktowane jako zwiększenie bezpieczeństwa. Ja to rozumiem, a to nie mogło być po prostu na przykład zwykłe zebry namalowane na jezdni? Też musiałbym to dokładnie sprawdzić, warunki tamtego konkursu, aczkolwiek odbywa się to tak, że nie zawsze zwykła zebra wystarczy. Dodatkowo są punktowane te przejścia wyniesione.